A mówię zadanie ostatni palindrom. Palindrom to słowo, które czytane zarówno z przodu, jak i z tyłu daje nam taki sam brzmienie. Mamy tutaj palindrom i chcemy zrobić, żeby ten palindrom był alfabetycznie ostatni. W naszym przypadku weźmiemy, że tylko mamy literki A, B i C. Więc wczytamy A, czytamy nasz palindrom, zmierzymy jego długość, wychodzi 5. Weźmiemy połowę, bo będziemy tylko analizowali do połowy. I sprawdzamy, czy nasz palindrom ma środek. Jeżeli ma środek, pamiętamy, jest to nasz środek, który musimy później wypisać. Teraz będziemy zliczać wszystkie literki, które są od 1 do połowy, bo drugie jest dokładnie taka sama. Mamy pierwszą literkę A, drugą literkę B i koniec. Teraz będziemy wypisywali alfabetycznie, w związku z tym będziemy wypisywali od C do A. Wypisujemy C, nie ma, więc jest jedno B i jedno A. Już tą część wypisaliśmy. Teraz sprawdzamy, czy jest środek. I jest środek, wypisujemy C. I teraz już drugą część wypisujemy. Będziemy jechać od A do C. A mamy, B mamy, C nie mamy. W związku z tym nasze zadanie zostało wykonane. Ten palindrom jest ostatni alfabetycznie. Dziękuję za wysłuchanie.